Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegert, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o państwie dla pisowców swoistej republice, którą Jarosław Kaczyński stworzył dla swoich zwolenników. Otóż, aby korzystać z pełni praw obywatela, Polski Pisowskiej trzeba być zwolennikiem Jarosława Kaczyńskiego, aktywnym, oddanym, i wówczas można liczyć, że spadnie coś ze stołu pańskiego. To są gigantyczne pieniądze. To jest pierwszy przypadek w historii, w której Jarosław Kaczyński stworzył systemowy sposób okradania państwa przez swoich zwolenników w postaci. Olbrzymich pensji w spółkach Skarbu Państwa, które są wypłacane ludziom kompletnie bez kwalifikacji, kompletnie bez żadnych zasad, z bardzo dużą częstą rotacją zarządów, aby wypłacać odszkodowania, różne odprawy liczone w milionach złotych. Przykładów tutaj może być dziesiątki, ale chodzi o taki zamysł, który on tworzył, o zbudowanie nomenklatury. Jarosław Kaczyński buduje nomenklaturę, której celem jest, celem Kaczyńskiego jest to, że ta nomenklatura ma być tak silna, że ma po prostu chronić go przed utratą władzy, ma być tak duża, żeby wpływała samodzielnie na wynik wyborów. Problemem jest to, że szacunki do tej nomenklatury mówią o 100 tysiącach ludzi żyjących ponad stan. I mamy tutaj takie rażące przykłady, na przykład. Księgowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z której Daniel Obajtek zrobił prezesa największej, jednej z największych spółek energetycznych w kraju. Albo asystenta Beaty Kępy, który zarobił kilka milionów złotych jako członek zarządu w spółkach PGNIGE, z czego w jednym wypadku zarobił kwotę rzędu 900. Chyba tam 40 tysięcy, 47 tysięcy złotych za 9 dni pracy w 2020 roku. Chodzi o Łukasza Kroplewskiego. Oczywiście to jest pytanie, co się dzieje później z tymi pieniędzmi, też jest zasadne, bo najprawdopodobniej mamy do czynienia z takim mechanizmem, po prostu, w którym ci te osoby pełnią rolę słupów. Jeszcze raz, koleś, który jest kimś w rodzaju, pracuje w prostych spółkach, zarabia po kilka tysięcy złotych miesięcznie, na skutek politycznych decyzji, dostaje pensje liczone. W setkach tysięcy złotych miesięcznie. Jarosław Kaczyński tworzy nową władzę. To jest kopia tego, co zrobili bolszewicy, którzy w 1944 i 1945 roku zaczęli ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno chodzili boso do wsi, do powsi, do szkoły i tym podobne rzeczy, zaczęli ich Ubierać, wysyłać do miast na roboty przy na przykład odbudowie Warszawy. Generalnie stworzyli system awansu. Jarosław Kaczyński chce stworzyć to, coś takiego samego. Tutaj problem jest tylko taki, że nowoczesne gospodarki wymagają trochę większych kwalifikacji. Tomku, Disneyland to jest taka, tak się nazywał tytuł. Felietonów Tomasza Lisa z lat 2005-2007, które myślę, że autor bardzo mocno niedoszacował, uważając to za szczyt osiągnięć kaczyzmu w propagandzie i w obłudzie, Tak naprawdę, drodzy Państwo, Kaczyński pokazał nam w latach 2015-2023. W zasadzie jest to człowiek, który nie zna granic. On odbudowuje starą, zaginioną nomenklaturę. Synonimem tej nomenklatury, czymś, co nas skłoniło do e, poświęcenia całego odcinka na ten temat, to jest to, co wczoraj odkryła Gazeta Wyborcza razem z posłami Szczerbą i Jońskim, którzy odkryli tajne mieszkania Kaczyńskiego podległe Ministerstwu Infrastruktury. Otóż wybudowała tam jakaś e, pr, jednostka budżetowa. E, Wybudowała, która się zajmuje certyfikacją jakiejś tam miary, zatrudniająca tam 320 osób w Polsce wybudowała sobie budynek za 150 milionów złotych, w którym stworzono apartamenty od 30 metrów, które można wynajmować, oczywiście jak się zna kogoś, za 650 zł miesięcznie, uwaga, a apartamenty rzędu 90 metrów są do wynajęcia za około 1350 zł miesięcznie no generalnie mieszkanka za żółtymi firankami dla wybranych. Jak nie wiemy, kto tam mieszkał, ponieważ jak się pojawili na zapowiedzianej kontroli poselskiej politycy Koalicji Obywatelskiej Szczerba i Joński, to panowie dali nogę i nie można było dowiedzieć się, kto tam mieszka. Żeby było jasne, drodzy państwo, to nie tylko mieliśmy tam te mieszkania, ale tam było sprzątanie w tym opłacane z pieniędzy ministerstwa. Uwaga, jeszcze do tego dochodziła i dochodzi luksusowa sauna, czyli też... Fit, saun fitness, fitness, parki, to, jest to wszystko w Państwo, Jarosław Kaczyński, pieniądze. Polska dla pisowców, no drodzy Państwo, Jarosław Kaczyński po prostu buduje, buduje tą Polskę marzeń, no tylko zapomniał dodać, że ponieważ dla wszystkich nie starczy, to najpierw się zaczyna od kolegów. Ładnie, zobaczcie, takim przykładem który do tej pory mam przed oczami było to, jak, jak pokazano to wesele, wesele pana ministra Karczmarczyka, to przekazywanie sobie tego, tego traktora, i później dziennikarze, którzy, którzy wyjaśnili te wszystkie sytuacje, to, to, co tam się działo. I tłumaczenie, tłumaczenie Karczmarczyka, że to było normalne, że oni to otrzymali. I, i, i zobaczcie Państwo tę karierę. Czyli no, młodzi ludzie, rolnicy, którzy dzięki temu, że byli w Solidarnej Polsce, teraz w suwerennej Polsce, no, czyli byli, byli częścią tego obozu władzy Kaczyńskiego, no, otrzymali jakąś dzierżawę pól, otrzymali, otrzymali jakieś środki finansowe, które zmieniły, zmieniły ich radykalnie, ich, ich status życia. Także to, to na, to, na, to, na to, tak, tak można było zwrócić uwagę. Zobaczcie różnicę. Na przykład dzisiaj wieczorem w tvn będzie o aniołkach Andruszkiewicza i trzech mieszkaniach dla, dla aniołków Andruszkiewicza. Kto jest Andruszkiewicz? Bo patrzcie Państwo na... na... Jak nazywa 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 Facet, który tylko dzięki temu, że się, że się m, gdzieś znalazł w, w, w okolicach Kornela Morawieckiego robi jakąś zawrotną karierę jako minister. Sami Państwo widzicie jest to, ty, kompetencje. Y, 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 ma, jest zgoda na bezkarność, pomimo fałszowania list wyborczych, pomimo działań, go. gdzie każdy człowiek już by dawno miał, miał e, sprawę, sprawę zakończoną w sądzie. On działa, on jest chodzi. Ale to ta, to ta sprawa sprawia, że on został wybrany. Andruszkiewicz jest kolesiem, który działał w środowiskach narodowych. PiS chciał te środowiska oswajać. To był rok jeszcze... Pierwszej kadencji, kiedy nie istniała jeszcze Konfederacja, kiedy część narodowców wprowadził do Sejmu właśnie Paweł Kukiz. Andruszkiewicz, sprawa fałszowania podpisów przez narodowców, w którym on tam był jednym z szefów Młodzieży Wszechpolskiej, ona się pojawiła w prokuraturze w 2014 roku i koledzy Andruszkiewicza mają już zarzuty. Sam Andruszkiewicz zarzutów nie ma, tam ginął akta. On był reportaż TVN-u w tej sprawie. TVN on pozwał, przegrał proces, nic się nie dzieje. Andruszkiewicz to jest taki typowy przykład kolesia, którego oni bardzo sobie cenią, ponieważ jest to koleś, który jest w 100% do nich lojalny, to jest facet, to jest takie zero który po prostu będzie sławił wielkość Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego. Jest takie piękne zdjęcie sprzed kilku dni, gdzie on stoi taki schylony, oczekując na jakiś kontakt z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie stara się ewidentnie zniwelować różnicę, on nie jest duży, ale i tak jest wyraźnie wyższy od Jarosława Kaczyńskiego, więc stara się nie drażnić wodza różnicą wzrostu. Żenujące. Natomiast wracając do systemu nomenklatury, system nomenklatury pisowskiej zakłada po pierwsze, że wszyscy dostają pracę. Czyli mamy sytuację taką, że całe rodziny pracują na państwowym. Weźmy na przykład naszego byłego kolegę Piotra Nisztora. No to do, na państwowym pracuje on, na państwowym pracuje jego ojciec Zdzisław Nisztor, który pracował pod Obajtkiem, a wcześniej jeszcze pod e, Michałem Krupińskim w PZU, e, o którym to PZU pisał w tamtym czasie e, Piotr Nisztor. Co ciekawe jeszcze do tegoż PZU, w tym, że PZU Radę Nadzorczą dostała jego narzeczona, a później obecna żona Aleksandra dołchan -Niszny. Mamy taką klasyczną rodzinkę, która przeskakuje z państwowej posady na państwową posadę, czyli ta żona świeżo po studiach dostaje dwie posady w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, następnie z Polskiej Grupy Zbrojeniowej przechodzi do... PKN Orlen. Oczywiście, wszyscy, ona sama, ani Orlen nie chce odpowiadać na szczegóły zatrudnienia: kwalifikacje, posady, wynagrodzenie, sposób przeprowadzenia naboru. I co więcej, Dostaje kolejne tam dwie jakieś rady nadzorcze, w tym jedną w PKOBP. To jest właśnie to tworzenie takich, tego, no tak samo zresztą u Cezarego Gmyza. No to wiemy, wiemy na pewno, że no Gmyz bierze państwowe pieniądze, no bo jest korespondentem TVP. Pracował przez dłuższy czas ze swoim synem, który w Niemczech. Jego żona dostała posadę dyrektorską z Ministerstwa Kultury. Tu znowu mamy, nie wiemy jak reszta rodziny. Tu znowu mamy tego typu historie, no po prostu, gdzie oni y, pakują całe rodziny, y, które albo zaczynają robić karierę w państwowych spółkach, albo nagle dostają kopa po prostu do tych stanowisk, które już... Pani pasuje. Semeniuk, Pani Emilewicz, no tego jest mnóstwo. No tak, mąż Pani Emilewicz dostaje posadę w Orlenie. To jest, to jest właśnie to tworzenie tych przewag konkurencyjnych. To no zresztą my wiemy o tym, dlatego że nas się kusi dokładnie w ten sam sposób, czyli mamy właśnie my. te opakiety. Pakiety korupcyjne oprócz bezpośrednich transferów do nas dotyczą również Zabezpieczania rodzin. To znaczy, to jest taka integracja dość ciekawy przypadek Jakuba Manasza typowy. Jakub Banaś do 2019 roku funkcjonuje w spółkach Skarbu Państwa. Po prostu, no umówmy się, nie dlatego, że jest po prostu wybitnym menadżerem, którego nagle odkryto, tylko dlatego, że tata został ministrem w rządach PIS-u, jest wpływowym politykiem. I co się dzieje, kiedy nagle tata nie wykonuje polecenia dokonania harakiri sepuku, czy jak tam się tam mówi, czyli po prostu politycznego samobójstwa, czyli miał się zgodnie z poleceniem Jarosława Kaczyna, Kaczyńskiego miał się e, zabić politycznie i zdać się na łaskę Jarosława Kaczyńskiego, jakie będą jego losy, czy w ogóle pójdzie siedzieć, czy dostanie zarzuty, e, czy w ogóle, on po prostu miał, miał się po prostu poddać woli cara. No więc Banaś e, pokazał, że ma jaja i, i się nie poddał, ale co zrobił jego, e, no, co zrobił jego... E, sen. No jego sen się natychmiast podał do dymisji, wyjaśniając, że to jest jego decyzja. No prawda jest taka, że po prostu uprzedził, yy, uprzedził ludzi, którzy go... Yy, Mieli wyrzucić, yy, po prostu tak yy, jak yy. Ale to jest, ale to jest, to jest pełna świadomość gry, w której uczestniczysz. To znaczy w momencie, w którym się dopuszczasz, yy, w którym następuje rozbrat z władzą, wszyscy tracą robotę. Nie tylko tracił robotę yy, Banaś, tylko akurat Banaś nie stracił, bo miał, bo wniku nie mogło go wykopać, ale to w takim razie zemrzcimy się na rodzinach, będziemy wyrzucać waszych tego. Tak samo jest w przypadku Solidarnej Polski, obecnie tej suwerennej Polski, ja już się naprawdę gubię, jak oni się tam zmiany, zmiany, nie nadążą nad tą zmianą dialektyki. W każdym razie chodzi o tą prorosyjską partyjkę Zbigniewa Ziobry, to oni najbardziej drżą nie tylko przed tym, że Jarosław nie wpuści na listy, ale że Jarosław rodziny powyrzuca że, że te, Tych nominatów. to jest, Tam są po prostu całe klany, które funkcjonują, nagle zaczęły zarabiać. Nagle ludzie, gdzie w rodzinie było powiedzmy dwie pensje po cztery tysiące złotych, nagle się zrobiły y, pensje, trzy pensje i dochody rodziny po 50-60 tysięcy złotych. Tego typu klimaty, to jest właśnie ta sedno nomenklatury PiSu. Y, pojawiają się te sklepy za żółtymi firankami, czyli te sklepy za żółtymi firankami, to jest, zobaczcie państwo, to jest budowanie dostępu. Czyli oni dochodzą do wniosku, że fajnie jest mieć taki tani hotel w Warszawie, prawda? Na różnego rodzaju imprezy. Ja, ja drodzy Państwo, naprawdę nie mam żadnych wiedzy, żebym sugerował, e, iż tam się odbywają jakieś niemożliwe orgie. Natomiast jak ja przypomnę sobie, że w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się informacja, że oni wynajmowali kasę na mieszkanie, w którym, i to były te, te informacje, które były tam w tekście Zonetu e, oparte o przecieki z prokuratury, w których odbywały się orgie. Więc drodzy Państwo, ja nie wiem do czego zrobili ten. Ja bym, Tomku, ja bym chętnie zobaczył audyt, który byś na przykład ty przeprowadził podsłuchowo-wizerunkowy po tych mieszkaniach. Co, co... Ja już się za to wziąłem, bo ja jestem bardzo ciekawy. Nie wierzę, żeby Wąsik tam nie, nie porobił swoich rzeczy tak, jak zrobił w polskim hold, holdingu hotelowym. Właśnie hotelowym. o tym samym myślę, że oni, że oni zrobili taką pułapkę. Dla Jarosława, jednym, jednym z podstawowych elementów jest to, że. Będzie taka... miał możliwość zobaczyć, co jego ludzie tam robią, bo Ale pójdą na te małe pieniądze, pójdą. mówią naprawdę, bo to jest to, co Jarosława Kaczyńskiego interesuje. Jarosław Kaczyński chce poznać tych, którzy go naprawdę cenią. On po prostu prowadzi do takiej historii, w której on chce po prostu wyłapać tych, którzy go darzą tym prawdziwym szacunkiem, prawdziwym oddaniem. Janku, Stalin permanentnie upijał swoich najbliższych ludzi, robił imprezy, jak ktoś nie pił, to był na nich patrzył podejrzliwie. Musieli się upić i on patrzył, jak oni się zachowają w tej sytuacji. No teraz technika poszła, poszła bardzo do przodu, to się go pozmieniało. I Jarosław, patrząc tak, 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 jak, tak jak Stalin, no, ma tych ludzi chce widzieć w różnych sytuacjach i no, skończył mu się Pegazów. Gdyby no, miał Pegasusa, no to miał wtedy więcej możliwości, wiadomo, nie, że on on tu, Pegasus on, 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 nie dla wszelkiego ludzi. Te systemy, te systemy powszechnej inwigilacji, to znaczy... Stworzy im to... miejsca, gdzie przyjdą. Tak. miejsce czyli robi, robi bardzo tanie miejsca dla swoich i dużej części tym naiwniakom nie, dojdzie do, nie przyjdzie do głowy, że wódz może chcieć również inwigilować swoich. A wódz przede wszystkim, my obstawiamy, mamy trochę informacji od wiewiórek, bo nikt nie prowadził takiej statystyki, ale wiewiórki twierdzą, że najwięcej poszkodowanych no, jednak będzie. Gazus to po prostu robił, w najwięcej w tak, tak. Tak, w pisie zjednoczonej prawicy, że tam jest najwięcej, tam jest największa liczba osób, których, potencjalnych terrorystów, których, 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 drodzy Państwo, traktowano bronią. Ponieważ Jarosław Kaczyński chciał mieć wiedzę. Nie, co oni naprawdę o nim myślą. To jest, to, to, czy to jest, to, czy powiem Państwu, to jest zboczenie, bo powiem tak, kiedyś mnie jeden z kolegów polityków zapytał o swojego asystenta, żebym mógł go tam sprawdzić. Ja mu mówię tak, słuchaj, zrób rachunek sumienia, czy tobie się dobrze z nim współpracuje? No bo pytanie brzmiało o jego związki ze służbami specjalnymi PRL. Więc ja ci mówię tak, nie oglądając teczki, analizując życiorys, mogę Ci powiedzieć że z 90% pewnością, że współpracował. Albo się otarł współpracę. Czy ta informacja, jak dostaniesz, mówię konkrety, czy to nie rozumiesz, że w pewnym momencie zaczniesz nie lubić faceta nie za to, jak się zachowuje wobec siebie, tylko za to, co zaczynasz o nim, o człowieku wiedzieć? I po jakimś namyśle podziękował i stwierdził, że jednak rzeczywiście będzie oceniał na podstawie własnych doświadczeń, a nie na podstawie wiedzy. Natomiast Jarosław. Tylko, Ketur... codziennie dowiadujemy się, że w Syba jest olbrzymia rzesza ludzi, środowiska LGBT i ci ludzie... Mówmy no, umówmy się, po pierwsze nabór był y, to środowiskowy. Tylko, że też jest, to też jest ciekawe, że ci ludzie nie protestowali... Niektórzy nie się... odpowiadali za Pegazusa, no to są, to są niezwykle nie ważne którzy... rzeczy. No, y, ale to jest tak, że ci ludzie y, po prostu y, tolerują y, agresywną, homofobiczną politykę partii, której tak. służą. No, drodzy Państwo, to jest do, do, y, do oceny, że tak powiem, Mam nadzieję, wyborców, bo hipokryzja, to znaczy, ta władza po pierwsze jest najbardziej złodziejską władzą. To jest to, są to, to wszyscy się powiem Państwu tak, praktycznie wszyscy ci o różnych poglądach politycznych, ale ci, którzy są prodemokratyczni, zgadzają się, że nie było po 89 roku władzy bardziej szkodliwej, bardziej butnej, bardziej e, m, takiej, która kradła, ale jednocześnie takiej, która. E, Uprawia właśnie tę tą hipokryzję, czyli Jarosław Kaczyński i cała ta banda złapana na tym, że wynajmuje sobie mieszkanka. Nie wiem do czego, drodzy Państwo, bo gdyby to było do normalnego życia, to oni by się nie byli w stanie zawinąć w ciągu jednego dnia przed, to, przed kontrolą poselską, no bo przecież by nie spakowali tych rodzin. Ale są ryczałty, Kancelaria Rady Ministrów ma mieszkania, poszczególne urzędy dysponują jakąś pulą mieszkań. No. To, są, to są ludzie, którzy traktują. Władzę jako takie rodeo, które Jarosław Kaczyński bardzo lubi rodeo. Niektórzy uważają, że to jest właśnie taki synonim tego, czego on widzi fajne w polityce, że on mały mały człowieczek, tam metr 55, potrafi. To jest copyright by Cezary Łazarewicz, 155 centymetrów nienawiści. Pięć z zamiłowania, pięć z tyle widzę. Tak. Tak. I że on lubi po prostu to oglądać, jak ci mali ludzie kontrolują takie duże zwierzęta, duże organizmy. Jarosław Kowalikaczyńskiemu tutaj wyobraźnia wtedy pracuje. Natomiast to leczenie kompleksów zobaczcie Państwo, jak oni stworzyli system dwuwartości. To znaczy, urzędnicy mają w Polsce, tacy normalni urzędnicy, normalni pracownicy budżetowi mają gdzieś w tym roku tam 7% z hakiem podwyżki, tak? W sytuacji, w której oficjalna inflacja w tej chwili niby wynosi 11%, ale to jest miesiąc, miesiąc do miesiąca zeszłego, jeszcze chwilę temu była 14-15%. Tak naprawdę te 7% to będzie mniej więcej zwrot... No, około może połowy utraty wartości faktycznego pieniądza. Tymczasem e, współpracownicy premiera dostają podwyżki po 40%, uwzględniające wszystkie, że tak powiem, faktyczne... To nie rzeczywistą inflacją, jak mówi... Jak mówi e, tam pomylił prawie. się i, i powiedział prawdę, powiedział prawdę Morawiecki. No tak, no tak. To, jest, to jest to tworzenie, to jest właśnie ta, ten... Polska dla pisowców. Oni tworzą idealny kraj, w którym pisowiec może się czuć sobą, może dostawać tak. Czarnek robi i rozdaje pieniądze organizacjom, które dopiero co powstały, albo w ogóle nie mają, znaczy z których według punktacji, którą sam prowadził, nie powinien dostać tych pieniędzy, rozdaje im miliony złotych, za które ten, ci mają kupować willę. Stworzyli paranaukę, w której y, przyznają pieniądze, na badania w takim samej wielkości, na badania nad sztuczną inteligencją, jak też na badania teologiczne, na bazie tego, że ktoś sobie napisał jakiś tam artykulik, po prostu żadnej gradacji. Zaczął promować do rangi, bo to są te wszystkie artykuły naukowe, mają punkty w zależności od miejsca publikowania. I on zrównał takie pisma no, klerykalne, które, w których nauką mają, nic nie mają wspólnego, które jest jakieś tam po prostu pisma światopoglądowe, zaczął traktować jak pisma naukowe. To ma służyć produkcji ludzi z tytułami naukowymi z ich strony i umożliwiać przekazywanie pieniędzy na badania. No, powiem Państwu tak, to jest bilet do zacofania, bilet do y, Ciemnogrodu, nie tylko pod kątem y, światopoglądowym, ale przede wszystkim dlatego, że pieniądze nie będą szły na prawdziwą naukę, będą szły na para nauka, tak naprawdę na żadną naukę, tylko będą po prostu służyły jako dotacje dla y, krewnych i znajomych królika. Y, cały ten sojusz Jarosława Kaczyńskiego, y, on jest strasznie toporny. Wiecie Państwo, ja mam nadzieję, że to nie będzie wygrana opozycji o włos. Ja bym chciał zobaczyć po prostu kilkanaście punktów procentowych różnicy, żeby jednak Polacy się zjednoczyli i powiedzieli nie, bo uczestników, beneficjentów tej polityki Piznejlędu, Len, Piznej czyli tego państwa Jarosława Kaczyńskiego dla pisowców. Tam jeszcze jest jedna ważna cecha, o której Tomek powiedział zanim weszliśmy na antenę, że oprócz tych wszystkich dotacji, grantów, stanowisk jest jeszcze pakiet bezkarność. Czyli w zasadzie możesz... Na możesz robić dowolne wały... Ale nie wazy. Możesz, możesz rozjechać, możesz rozjechać tak. starszą panią na jak wice więziennictwa u Ziobry, który rozjechał starszą panią na pasach mija trzy lata i on nie ma żadnych zarzutów. To jest, to jest właśnie, to jest, to jest właśnie, to jest, to jest mechanizm, który jest... wytworzył Kaczyński tak, tak. Zgodził się na to. Czy znaczy, to jest ten mechanizm, który on tworzy świadomie. To jest, to jest taka reklama, e, reklama systemu. E, mamy człowieka, no, Artur Dziadosz, wówczas wiceszef służby więziennej. E, Okej, okay, wypadek. Każdy normalny człowiek dostaje zarzuty. On e, po prostu mataczą w sprawie, przenoszą go na prezesa spółki, i potem po trzech latach gdzieś występuje jakiś tam inny zaufany Ziobry i mówi o wielkiej tragedii. Wójcik, Wójcik występuje tak, Wójcik. Tak, tak. O wielkiej tragedii pana dziadosza, ponieważ on, on, on musi żyć z tym, że zabił kogoś. Wiecie państwo, to jest to jest tak, że normalny człowiek to oprócz tego, że musi żyć z tym i ma tragedię, to oprócz tego dostaje zarzut i dostaje wyrok sądu, jaki tam jest, to już sąd decyduje po analizie okoliczności. Oni nawet w takich sprawach. Wprowadzają pakiet bezkarność plus, czyli że dla nich, już nie wspomnę, na przykład, nie wiem, czy pamiętacie państwo, że Sławomir Nowak odszedł z polskiej polityki z uwagi na to, że nie wpisał zegarka za 10 tysięcy złotych. Tak, drodzy Państwo, to jest, to była tego, nie został nawet za to skazany, tylko mu umorzono warunkowo, stwierdzając, że dopuścił się tego, ale tam zostało to warunkowo i on zrezygnował z polityki. Teraz tak, mamy takiego redaktora u nas w redakcji Tomka Wiejskiego, który jest specjalistą od takich różnych artefaktów i zegarków. On poznajdował tego kilkadziesiąt sztuk, to wysyłał pytania. Nie ma żadnej reakcji ani prokuratury, ani zainteresowanych. Tam zainteresowani zwykle coś odpowiadają, ale dostają kontrę i się zamykają, ponieważ no nie podaże... Legarki, sukienki, torebki, okulary. Tak, no... tak bo tu właśnie to... świetnie się w tym tak, mówi, bo jest. Tak, bo on, po, on podaje pytanie, czy to jest podróbka? czy państwo, czy pan chodzi w podróbce, czy to. A jeżeli podróbce, no to proszę się wytłumaczyć, no bo to kupowanie podrabianych towarów to też nie jest ten. Bo to, to, to jest. I mamy do czynienia właśnie z tym, że. Nie ma żadnego, w ogóle żadnego zainteresowania. Jest takim jeszcze takim najbardziej jaskrawym, jest opisany przez nas przykład, yy, yy, jak się sytuuje pod prawem Mariusz Kamiński, tu w naszej książce, drodzy tak. Państwo. Polecamy, to jest Kamiński. Ona jest do nabycia w wielu miejscach. My polecamy capitalbook.com.pl, ponieważ tam, drodzy Państwo, jest książka z naszymi autografami. Tu jest opisana kwestia, jak, jak on wypełnia oświadczenia majątkowe, których tak naprawdę w ogóle nie wypełnia. To znaczy facet zarabiający 20- kilka tysięcy, Miesięcznie pisze, że nie ma żadnych pieniędzy, żadnych, nawet tam złotówki tego. Wielkość kredytu mu się nie zmienia od lat, po prostu nie przekazuje żadnych informacji. Pokazuje, że on jest od kontrolowania, a nie od bycia kontrolowany. Przy okazji, drodzy Państwo, jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to jest proszony, aby właśnie to uczynić teraz. Natomiast wracamy do tych ludzi. Oni, oni uważają, że są ponad prawem. Weźmy na przykład granatnikowo. To jest ten kolejny rzecz, czyli Jarosław Szymczyk. Facet, który y, przemycił do Polski granatnik. zero pierwsze przestępstwo. Y, po drugie, wprowadził je ten granatnik, przy, przy, przyniósł do miejsca pracy. Po trzecie, zdetonował go, rozwalając cały całe ten. Mm, Ca całą komendę główną. No i teraz, drodzy Państwo, ile się. Utrudnia, tam... utrudnia działania, działania śledcze. Nie ma żadnych działań. Mamy tacy tym... w sprawie. No. Tak, ma tacy tego. Mamy, wiemy o tym, że komendant główny policji popełnił szereg przestępstw. Za który normalny człowiek, szanowni państwo, czy gdyby ktoś z was albo sąsiadów odpalił granatnika w budynku mieszkalnym i przyjechałaby policja, i on by się tłumaczył. Ale ja nie wiedziałem, bo ja myślałem, ja to dostałem od znajomego, to głośnik, myślałem, być tutaj tam ze szwagrem, coś tutaj walnęło. Ale... Wystarczy, że są znalezione materiały wybuchowe, jakieś, coś, co, jakieś elementy broni i, i człowiek jest karany, ma poważny problem. Czy w ogóle idzie przede wszystkim, idzie natychmiast tak. do aresztu? Oczywiście. <laughs> Dopóki mu nie wyjaśnią, skąd on to ma. Czy ta jego wersja. E... No porozumaj, w, 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 w słynnym zamachu kulkowym, e, który nastąpił na, na, na pracownicy telewizji Republika, uruchomiona jest policja, uruchomione są podnośniki strażackie. I, i są. Ta sprawa jest rozdęta przez, przez, przez Sakiewicza do jakichś olbrzymich znaczy rozmiarów. No to już, jest, to, już jest, to już jest, absurd tego całego systemu. Natomiast... Przy granatniku, przy granatniku no, sam siebie zbadał. się, bezbadał, no, sam mamy... się Tak, znaczy to, jest, to jest to jest część tego pakietu bezkarność. Czyli mamy. Jarosław Kaczyński tworzy nową kastę ludzi, nomenklaturę, która otrzymuje Willę. Otrzymuje dostęp do mieszkań za dobrą cenę. Bo przecież to nie są tylko i wyłącznie tego typu rzeczy, to są też przecież mieszkania służbowe. Weźmy, pamiętajmy Karczewskiego, który też przecież mieszkał w specjalnej willi, kiedy był. Żalił się, że musi oddać Willę. Żalił. No, więc to. Są, to są ludzie, którzy. Jarosław Kaczyński stworzył taki właśnie. Kucharka Kaczyńskiego, o. mieszkanie, które. które, A, ona które mieszkanie była miesz... służbowe, mając dom w odległości taki, której mieszkanie nie przysługiwało. Nie, ona po prostu wzięła sobie, otrzymała sobie. No, otrzymała. To, to, to jest taki typowy przykład. Oni po prostu nie mają żadnego umiarkowania w korzystaniu z państwowej kasy. To są to jest właśnie traktowanie państwowej państwowych pieniędzy jako źródła bezdyna. dna. Zresztą dlatego kupili dziennikarze, nie, nie oszukujmy się, to skala korupcji czwartej władzy zostanie tak naprawdę pokazana dopiero wtedy, kiedy władza się zmieni i zostaną pokazane kwity. Mamy parę takich przykładów, gdzie taka inteligentna korupcja była uskuteczniana, na przykład w wypadku Krzysztofa Stanowskiego i jego kanału sportowego, gdzie, który stał się takim miejscem uderzania punktowego w opozycję w trochę mniej, znaczy w bardzo, dużo mniej hamski sposób i prymitywny niż to robi TVP w zamian za to Stanowski dostawał reklamy ze spółek skarbu państwa takich jak PKN Orlen, Totalizator Sportowy, tam PKO BP się pojawiało wszystkich nie jesteśmy grupa PZT nie jesteśmy w stanie wszystkich wyliczyć ponieważ Stanowski na pytania dziennikarskie o to, żeby wymienić te spółki skarbu państwa z którymi współpracuje nie odpowiedział. Dlaczego? Bo uważa, że nie musi się tłumaczyć. To też jest charakterystyczne w tym całym. Weźcie Państwo pod uwagę, że ta cała Polska, którą tworzy Jarosław Kaczyński, to sednem tego, co oni robią, jest to, że oni nie chcą się tłumaczyć z tego, jak wydają publiczne pieniądze. To znaczy jest. Układ dworczy, chociaż tak. w ogóle... Tak, to jest, ale to Dworczyk, który to są te wszystkie fundacje Dworczyka, które, na które Dworczyk dostaje pieniądze. Ale też mamy Cieszyńskiego, który wydał e, ponad 160 milionów na te respiratory i on odpowiada na pytania do dziennikarzy, że przykro mi tutaj, czy znaczy przykro mi, on odpowiada, że ja korzystałem z porad e, służb specjalnych, które zaakceptowały kontrahenta, w związku z tym umywam ręce i tak dalej. Komentarz do. Tego, że Banaś wytyka, że kupił 10 respiratorów. No, w cenie zamiast 10 tysięcy to ponad 100 tysięcy złotych za sztukę. Producent chciał około 10 tysięcy, oni zapłacili ponad 100 tysięcy. Nie wiadomo, nie jest, nie jest wyjaśnione, dlaczego przepłacił. On odpowiada tylko tyle, że Banaś się czepia politycznie. Ja zaś pytam oczywiście, co się dzieje z nadwyżkami kasy. Oni. Drodzy Państwo, mechanizmy wyprowadzania pieniędzy z, z państwowych spółek są ogromne. Na przykład teraz, jak oni prawie, podnieśli kwotę prawie do 3 miliardów wydawania na TVP w roku wyborczym, to te pieniądze mają wylądować wcale nie na rozwoju telewizji. Tam są podłączane pompy sąco tłoczące do TVP. Czyli mamy historię następującą, że ktoś dostaje zlecenie na. Ja, drodzy Państwo, zlecałem, robiłem, produkowałem też materiały filmowe. Wszystko jest kwestią umowną. Za ten sam odcinek można zapłacić 50 tysięcy, można zapłacić 35 tysięcy złotych, to wszystko jest, można zapłacić 25 tysięcy. Wszystko jest ceną taką, którą obie strony sobie uzgodnią, ile jest coś warte. I oni. Pompują. Jarosław Kaczyński chce doprowadzić, kiedy on mówi o tym, że potrzebują jeszcze jednej kadencji, to prawda jest taka, że oni potrzebują tej kadencji do tego, żeby Nakraść się jeszcze więcej, żeby ustabilizować ten system poprzez brak braku praworządności, żeby nie było już sędziów, którzy mogliby im te pieniądze odebrać w majestacie prawa i trzecie, żeby dokonać egzekucji na niezależnych przedsiębiorcach, niezależnych ludziach, niezależnych mediach, żeby po prostu ich zniszczyć. Dość Państwu powiedzieć, że w tej chwili, na przykład na Węgrzech, które są takim ideałem dla Jarosława Kaczyńskiego i całej tej ekipy, na Węgrzech nie ma już dziś żadnej e, drukarni, która by drukowała opozycyjną prasę. Ona musi być drukowana za granicą, ponieważ wszyscy ci, którzy żyją w Węgrzech, oni się boją narazić Orbanowi. Oni nie chcą mieć po prostu kłopotów, w związku z tym nie drukują. E, nie to, że nie można. Po prostu nie są zainteresowani drukowaniem. Zawsze można postawić takie warunki zaporowe dla dróg, że nie będzie można ich wykonać, spełnić. Kaczyński, zwróćcie uwagę. Orlen kupił drobne gazety, prawda? Zobaczcie, teraz próbowali kupić żabki. Gdyby dało radę, Jarosław Kaczyński posadziłby, położyłby łapę praktycznie na całym naszym życiu. Gdyby oni mieli dziś dostęp do żabek, to można byłoby z dużym prawdopodobieństwem założyć, że około czterech tygodni przed wyborami, na przykład zaczęłaby się promocja na przykład kaczuszki i tym podobne rzeczy, obniżanie po prostu cen. To, jest, to są te mechanizmy, którym Jarosław Kaczyński chce po prostu wygrywać wybory. No, chce po prostu korumpować ludzi, okłamywać ich. Problem Kaczyńskiego po ośmiu latach rządów jest taki, że gospodarka po prostu, która była w świetnej kondycji, kiedy obejmował władzę, w tej chwili jest na niestety, bo to, to, bo to my to będziemy ponosić, jest po prostu tak w najlepszej drodze do tego, żeby wpaść w jakiś taki, yy, taką i, i upaść. Tego nikt nie wie, kiedy, jak, w jaki sposób to się dokona. Oni się modlą, żeby to się dokonało po wyborach, a nie przed. Jeżeli tak, no bo jeżeli to, to jeżeli jakieś byłoby by załamanie gospodarcze przed wyborami, no to po prostu to PiS może się, mógłby się nie, nie znaleźć w ogóle wewnątrz yy, Sejmu. To jest... Yy, to są takie historie, które do ludzi trochę docierają dopiero, kiedy one się zdarzą. Kiedy w 1999 roku Chavez, Hugo Chavez, taki Jarosław Kaczyński z Wenezueli, tylko że on był trochę odważniejszy, bo on był wojskowym, ale generalnie realizował bardzo podobną politykę, to Wenezuela należała do najbogatszych krajów świata i cierpiała na jeden rzeczywiście problem, na nierówność podziału dochodów. Efekt jest taki po tych, drodzy państwo, 24 latach rządów, jest taki, że nierówność nadal jest problemem, bo teraz wszystkie, cała kasa, jest, która jeszcze została w tym państwie, jest przy tych, bo Szawez już nie żyje od 10 lat, ale żyją jego następcy, którzy po prostu obsiedli to państwo. Udało im się rozwiązać problem z otyłością. To jest jeden sukces. Po prostu tam już jedzenia nie ma tyle, że po prostu, że ludzie po prostu są szczupli, bo, bo, nie, bo, bo bycie, bycie, bycie tłustym w państwie wenezuelskim jest praktycznie niemożliwe. To po prostu... Kiedyś najbezpieczniejszy kraj w, w Ameryce Południowej, teraz jeden z najbardziej z, 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 w dziesiątce najbardziej niebezpiecznych krajów świata. <laughs> teraz tak, tak, w zeszłym państwu, tak, zagrożonych przestępczością. Rzeczywiście ta karta VIP, którą daje Jarosław, Jarosław Kaczyński, no, widzimy ją na każdym kroku. To jest, to jest już tak, tak jasno hmm, i klarownie, kla, kla, klarownie możemy to zobaczyć. Zobaczcie Państwo chociażby to, że oni. Na przykład, przyjęli na klasę tą informację, o tym robią sobie narodowy, ten, ten Narodowe Centrum Ochrony Zdrowia. Mają swoje, robią, że ono ma służyć do leczenia, do, do, do leczenia właśnie tych, tych notabli partyjnych, y, ludzi, ludzi ze służb specjalnych czy, czy policji, będzie tylko dla nich, ta służba zdrowia będzie, będzie dla nich funkcjonowała coś, gdzie były w zasadzie likwidowane kliniki rządowe jeszcze w latach 90 i, i to one i tak funkcjonowały, ale, ale, ale z tego się powoli wycofywano. Tutaj w każdej dziedzinie życia, Szanowni Państwo, tak to funkcjonuje. Każde, każde ministerstwo ma jakieś swoje, ma jakieś swoje te zaplecze socjalne, którym wspomaga ludzi. Ja widzę wprost taki powód do PRL-u. Widzę, że rzeczywiście za chwilę będziemy mieli te sklepy za żółtymi firankami, tak jak były konsumy, czy były, czy były inne w, w latach tam 60. -tych, 70. -tych i 80. czy to były takie, takie sklepy dla tej kadry PZP Roski. Nie dla, zapominajmy dla... nie zapominajmy, że ten budynek z 74 apartamentowca, apartamentami dla zasłużonych towarzyszy PiS Którzy potrzebują odpoczynku i relaksu. Pod czujnym okiem Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Chłopaki, nie denerwujcie się. Powiemy wam, obstawiamy, że było nagrywane, ale powiemy wam naprawdę, jak będzie to, jak sprawdzimy, to powiemy wam. Ale, obsta ale obstawiamy, że było. To... Nie wiem, że było. Ja tylko wiem, tylko będziemy mieli widać to Ja to nie miałem wiedzy, ja tylko po prostu analizowałem, że biorąc zdając pod uwagę ich charakter i to, że oni ładują te kamery wszędzie, szczególnie tam, gdzie mogą swoich własnych podejrzeć i, i zrobić. Były nawet koncepcje takie, że będą wymieniać telefony na, na takie, żeby dodawać partyjne, że będą takie specjalne jakieś tak. Tak, tak, drodzy Państwo, tylko ktoś doszedł do wniosku, że to, że nawet głupi pisowcy się zorientują, że coś jest niechało. I, i... No, szanowni Państwo, no, by, była, była próba robienia tych aplikacji, żeby, żeby koniecznie każdy sobie zainstalował. No i w tej chwili część tych aplikacji ludzie, ludzie mają. No. Po utrasie Pegasusa no, to jest świetna możliwość ingerencji w nasze telefony instalowanie tych aplikacji rządowych, które są niezwykle potrzebne. No ta aplikacja e obywatel, która zastępuje dokumenty, dokumenty plastikowe, dokumentami w telefonie. Zobaczcie, na przykład banki, nie ma możliwości, żebyście, żebyście Państwo w banku wylegitymowali się w tą telefonem musi się mieć, musi, musi się mieć. Zapomnijmy też, że Jarosław Kaczyński publicznie zapowiadał, że do prywatyzacji majątku narodowego może dojść wtedy, kiedy się wykształci odpowiednia kasta biznesmenów. To są jego własne słowa, to, co do, to nie są słowo w słowo, ale taki był ich dokładny sens. To jest bardzo ciekawe. To znaczy, że twierdzenie o tym, że własność państwowa jest dobra, nie jest prawdą, tylko że aby była aby ta własność państwa trafiła we właściwe, czyli czytaj ręce akolitów Jarosława Kaczyńskiego. Do tego to jest zabawne w ogóle, jak on tworzy tą nomenklaturę, to znaczy, on im robi różne zadania, on sprawdza, kto jest lojalny. To jest tak, że on na przykład napuszcza jednego na drugiego i sprawdza, czy wykona jego polecenie. To jest to są takie historie, w których, aby dowieść, że jesteś lojalny, musisz na przykład zaatakować kogoś, kogo uważałeś za swojego przyjaciela. Tutaj takim ja obserwowałem, jak była jakaś. Ani mi oni braci, ani swaci, ale chodzi o to, żeby była więź, która bardzo się nie podobała Jarosławowi Kaczyńskiemu między Obajtkiem a Morawieckim. Nie minęło rok półtora on ich napuścił na siebie, to znaczy powiesił Obajtkowi, który wcześniej traktował Morawieckiego i patrzył w niego jako obrazek, po prostu rozbił go klasycznie mówiąc o tym, że ty powinieneś być chłopie przyszłym premierem. I po prostu w ten sposób powiedział to parę razy publicznie, mówiąc, że przed Obajtkiem wielkie wyzwania. I po prostu nerwy Morawieckiego i jego ludzi nie wytrzymały. Pytanie, czy w ogóle tam były jakieś wrogie działania, czy tylko i wyłącznie Jarosław Chrzzyński opowiadał historię. Ktoś nie zdzierżył i panowie się wymienili po prostu kwitami. Historia na początku 2000 samo z Sasinem było Janek tak samo z Sasinem, tak samo. Tak, to, są, to, są, to jest takie łączenie, czyli on z jednej. Znaczy powiem Państwu, to jest to jest. Ktoś kiedyś powinien napisać jakąś pracę psychologiczną nad Jarosławem Kaczyńskim. On pewnie, jak będzie, mam nadzieję, siedział w tym areszcie i oczekiwał na te swoje procesy, pewnie może go puszczą do domu na branzoletką, chociaż to wyjątkowy szkodnik. Wróci i będzie prosił, żeby, żeby być więzieniem. Naprawdę. No jest, jest, to, jest, jest taka teoria. W narodu. Przy... Tak, jest taki, jeżeli nastąpi, że tak powiem, przesilenie, które doprowadzi do gigantycznego kryzysu. Jarosław Kaczyński. Prawda, wyjdzie na jaw. Do... Jarosław Kaczyński przede wszystkim to jest facet, który, pamiętajcie, to jest człowiek, który należał do wąskiego grupy ludzi, którzy się uwłaszczyli na majątku RSW Prasa, czyli na majątku właśnie komunistycznym, że było jeszcze śmiesznie. To jego środowisko przejęło nieruchomości, co do których były roszczenia prawowitych właścicieli. Oczywiście za nic je mieli. Dążyli do tego, żeby jak najwięcej kasy z tego wyciągnąć. Chodziło o przejęcie za bezcen majątku związanego z tytułem ekspres wieczorny. Następnie przeprowadzenie bardzo sprawnie ustawy przez Adama Glapińskiego. Ustawy, która pozwoliła się uwłaszczyć na terenach, znaczy na tych majątku, które posiadały właśnie te redakcje. To wszystko było zaplanowane. I potem Jarosław Kaczyński opowiadał o tych złych postkomunistach, którzy się uwłaszczyli. Ułaszczali. Uwłaszczenie nomenklatury. Tak, uwłaszczenie nomenklatury. Potem gdzieś tam w 1992 roku jeden z dziennikarzy nagrał go, jak on wygłosił taki statement, że gdybyśmy podchodzili do tej kwestii z kwestii czysto moralnych, to byśmy nic nie mieli. I to się tam, on tam narzekał, że wtedy wszystko byłoby w gremka, To tak jakby pod uwagę, jakby się tłumaczył temu swojemu środowisku, dlaczego nam się tutaj, dlaczego my jesteśmy tacy bogaci. Jeden z naszych rozmówców do książki zwrócił uwagę, że Jarosław Kaczyński, kiedy mówił, on opowiadał, kiedy my wszyscy zastanawialiśmy się, jak pomóc budować państwo polskie, jak budować nowe instytucje, jak budować demokrację, jak tworzyć te zręby nowoczesnego państwa, to Jarosław Kaczyński po prostu rozglądał się dosłownie, co by tu jeszcze zapieprzyć, co tu można po prostu zabrać on, on powiedział, że on jeden rozumował według tych brutalnych metod polityki, że kiedy myśmy tam mieli te głowy pełne ideałów, pełne e, takiego mówi no, budowy państwa i tak dalej. Tak, tak czy no, no, niepodległego państwa, no, czy, czy po prostu zupełnie inne rzeczy, to on twardo stąpał po ziemi, jak zbudować zaplecze do działalności politycznej. Czyli taki po prostu koleś, dla którego polityka to jest tylko i wyłącznie gra. O władze. Pamiętajcie, Jarosław Kaczyński przejdzie do historii jako facet, który rozwalił polską gospodarkę, zadłużył ją, zniszczył instytucje, za którego przez 4-5 lat się żyło bardzo przyzwoicie, przez kolejne dwa była mniej więcej jeszcze znośnie, po czym on będzie próbował przekonywać ludzi, że ten zjazd gospodarczy, który się odbywa, odbywa się dlatego, że on został odsunięty od władzy. To jest czym... Wytworzył wokół siebie mit pracowitości. Tak naprawdę on jest leniem. Nie jest... Oczywiście, że jest. Tak, to jest po prostu zwykłym, patentowanym leniem, szanowni państwo, a to jest jakiś mit pracowitości, jak Jarosław Kaczyński ciężko pracuje. On między innymi właśnie dlatego, żeby móc kultywować to swoje lenistwo, daje te, daje te różne, yy, wytwarza tych nowych swoich VIP-ów tylko dlatego, bo on. On, nie, biwi, nie, nie on umiał tworzy, funkcjonować on tworzy nową sport. kastę. On tworzy tak. nową kastę bogacze. On daje im miliony złotych, licząc, że to będzie nowa elita. To są ludzie, którzy powiem szczerze, najgorsze jest dla mnie to, że są ludzie tacy, którzy tam dostrzegają to, jak na przykład Rafał Ziemkiewicz, tylko stają po prostu z kapeluszem i mówią, dobrze, to ja biorę swoją działkę i będę siedział cicho. A za, platform bo za platformy też, też przecież były tworzone, też tak były transfery, były, ale na zupełnie inną skalę. To są w ogóle to, co się tam, jak porównać te kwoty, które po prostu były rozdysponowywane z partyjnego klucza, to to są różnice kilkudziesięciokrotne. To są po prostu... Jarosław Kaczyński, ja, mam, ja Państwu ja opowiadałem taki żarcik i to jest autentyczne, to znaczy ja, pisowcy, czy znaczy te psl zawsze mówili, że ja się ich czepiam i teraz oni tak mnie wytykają. Patrz, ty się nas czepiałeś za nepotyzm. Nas. To teraz, teraz, teraz to masz nepotyzm. Teraz to masz nepotyzm. Że to, co myśmy robili, ale oni mówią z taką zawiścią, że oni myśleli... No można było wcześniej. Dlaczego my... tak, że oni. Dlaczego myśmy się ograniczali? Skąd było to idiotyczne przeświadczenie, że system nie wytrzyma, że ludzie tak. się oburzą? Wolno, można było zrobić, tak. tak. Oni, oni patrzą, że myśmy, bo to były te słynne wytykanie tym PSL-owcom, że tutaj jest rodzina, tu żona, tu dzieci. No i wychodził tam ten Waldemar Pawlak i tłumaczył, no gdzieś te dzieci muszą pracować, a po drugie są tradycje rodzinne. No ch chłopy po prostu... I nagle się okazało, że ci te zachłanne chłopy przy tym Jarosławie Kaczyńskim, który produkuje te stanowiska, w których płacą, bo to jest ważne. Oni nie dość, że płacą te setki tysięcy ludzi, złotych ludziom, którzy właśnie byli do niedawna kurierami, czyli byli, no, albo takimi jakimiś urzędaskami, jak Janusz Kowalski, który zarobił tam gdzieś koło 2,5 miliona złotych w spółkach Skarbu Państwa, a wcześniej był po prostu, no wcześniej był po prostu nikim, no takim działaczem. No. No, kto, by, kto by takiego działacza załat kto, kto by z niego zrobił menadżera? To jest najlepsze. Kto z nich na, 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 na jakimś prywatnym rynku zrobił jakąś spektakularną karierę, zarobił pieniądze? pieniądze. Nie ma, u nich nie ma takich ludzi. No, z, ktoś... Zweryfikował rynek, oni poszli i, i, i zarobili pieniądze. Nie ma, nie, ma, nie ma ludzi, którzy by poszli do mediów pisowskich mając. Jakiś ogromny dorobek prywatny, którzy by poszli do pracować do firm państwowych, mając ogromny dorobek. To są po prostu ludzie, którzy siadają, no to jest tak jak ta księgowa z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która dziś, jak pamiętacie, to niektórzy płacą z was rachunek, to mogą sobie zobaczyć, no, nie każdy się zrzuca na jej pensję, bo bo to jest jeden tylko z zakładów energetycznych, ale jak narzekacie na, na po prostu na rachunki za prąd, które są już najwyższe w Unii Europejskiej, najwyższe, drodzy Państwo, mamy najdroższy prąd w Unii Europejskiej, to po prostu zrozumcie, że to jest ofiara, którą mamy ponieść, aby Jarosław Kaczyński mógł budować swoją... Nową kastę wytworzyć, żeby nowa kasta mogła rządzić, nowa wypowska kasta PiS. Pi Polska dla pisowców to jest hasło, z którym idzie Jarosław Kaczyński. Jest taki piękny, żartobliwy, prawdziwy taki reklamówka pisu, która się kończy takimi tekstami. Pozwólcie nam jeszcze kraść. I to, jest, to są słowa Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście ładnie powyrywane z kontekstu i świetnie polepione. Natomiast całość robi naprawdę świetne wrażenie. Polecam, jest na moim timeline, na Twitterze, jeżeli ktoś chce sprawdzić. To o to tak naprawdę chodzi. Jarosław Kaczyński chce, żeby Polacy dali mu licencję na to, na kolejne lata kradzieży. Drodzy Państwo, prawda jest taka, że jeżeli nie odsuniemy PiSu od władzy w tym roku, to, to będzie bardzo źle. Szanowni Państwo... Historia bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Tajne lochy Putina, podziemne miasta Rosji. Nie tylko te zbudowane w XX wieku, ale także te, z których podziemia były już dawno, dawno temu. Dlaczego? Skąd? Po co? O polskich królach-gwałcicielach. Trochę ich tam było. Takie były czasy i... Mój felieton z kolei dotyczy tym razem tego, że na tronie carskim bycie carem, bycie władcą Rosji to bardzo ryzykowny zawód. Można po prostu szybko stracić, yy, znaczy można stracić życie po prostu. Yy, jeszcze mamy, drodzy Państwo, materiały typu... Yy, Sposób na Stalina. Jak przywódca Jugosławii, Josif Brostito, facet, który sam się wyzwolił, czy sam wyzwolił Jugosławię spod opanowania niemieckiego, nie dał się zabić Stalinowi. Na dodatek był chyba jedynym człowiekiem, który wysłał Stalinowi ultimatum, że jeżeli jeszcze raz spróbujesz, to ja wyślę zabójców do ciebie. Stalin wziął sobie to do serca i przestał. Nie przestał natomiast nienawidzić Stalina do końca, znaczy Stalin nie przestał, nie przestał nienawidzić mało do końca życia. Mocny materiał z książki Stanisława Kopera: Politycy PRL prywatnie. To jest historia śmierci Bogdana Piaseckiego, syna Bolesława Piaseckiego, szarej eminencji środowisk narodowych. Człowieka, który wytargował życie z generałem. KGB Iwanem Sierowem. Sierow pozwolił mu żyć w zamian za to, że ten, no w zamian za to, no właśnie, no to trzeba sobie poczytać, drodzy Państwo, jaka jest cena czasem życia. Szanowni Państwo, historia bez cenzury w najlepszych kioskach, a my, drodzy Państwo, zapraszamy na portal 224.pl, koniecznie tutaj wpadnijcie. No i Tomku. Wąsik, y nasi, nasi y słuchacze Nasi czytelnicy wskazują nam na jedno zjawisko, które rzeczywiście to jest coś porażającego. Po wczorajszej imprezie, na przykład w Komendzie Głównej Policji, widać było, jak po, po godzinie 16 wychodzą policjanci i przebierają się na parkingu z mundurów policyjnych. Wiesz, już tak kiedyś było. Ja pamiętam, jak byłem w służbie służby pożarniczej, to nie mieliśmy problemu, wiesz, żeby na tym polskim urlopie, czy tak jak wychodziliśmy, nie zawsze zgodnie z wiedzą naszych przełożonych do sklepu, czy w różne miejsca, czy byliśmy na poligonie w Zamczysku, na zabawy wiejskie, mogliśmy chodzić w, ty, w tych polowych mundurach strażackich, nie było problemu. Dla zomowca byłoby to to, 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 to Równałoby się to, nie wiem, z, z jakimś zagrożeniem życia, jeżeli są by chcieli pójść na, na tak zwaną lewiznę, na jakąś zabawę wiejską, prawda? <grych> czy, czy, I zobacz, i, i dawniej już było inaczej, bo y, policjanci byli bardzo szanowani, policjanci w y, rankingu zaufania społecznego byli, zajmowali bardzo wysokie miejsca. I zobacz, teraz co? Teraz ci, y, no ta elita policji musi zdejmować mundury, bo będzie jechała do domu. Jak? Do czego I Zobacz, co. Co zrobiłeś? Bo to jest między innymi twoja zasługa i tego twojego guru troszeczkę wyższego od Jarosława, czy może takiego samego, który częściej trzyma poziom i szpion. To uh -huh. właśnie wy żeście zrobili. A, a propos nomenklatury to już jutro posłowie Dariusz Joński i Szczerba Michał Szczerba ujawnią. Lokatorów słynnego hotelu dla tajnych mieszkań Kaczyńskiego. To podobno, to podobno nikt tam nie mieszka, no to się właśnie dowiemy od panów posłów, ile są wartości. Zapatrzeć po czerwonych skarpetkach, jak naprawdę i to. Szanowni Państwo, do zobaczenia.